Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP. Jan Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Maciej Kłażyński, poseł prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Stanisław Komorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wszyscy oni stanowili delegację prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i byli członkami tej delegacji. Są w naszej pamięci. Są w naszej pamięci. Idziemy dalej.